Z nami jest YouTuber, który tak naprawdę przetestuje wszystko. Od waszego zlewu po najnowsze produkty z telezakupów. Z nami jest Adbuster. Siema. Cześć, przetestuję wasze sprzęty. Zaczat ręki mi chce dać. Nawet mi ręki chce. Podaj mi rękę. Delikatnie! Przetestuję wasze sprzęty. Jestem Adbuster. Przetestuję wasze sprzęty. Przetestowałem twoją rękę właśnie. Ile masz tych kanałów w ogóle? Ze 3, ale nie wszystkie działają z równą parą jak Adbuster. Właśnie, skupiłeś się na telezakupach, ale czy telezakupy teraz na dzień dzisiejszy są ciągle popularne w dobie internetu? Oczywiście, że tak. Gdyby nie były, to nie byłoby ich tyle w telewizji na przykład, czy w innych mediach. To jest tak obecne wszędzie, że no, myślę, że długo jeszcze nie grozi wymarcie tego typu właśnie zakupom, jak właśnie telezakupy. To jest coś takiego jak te telewizyjne wróżki, których jest mnóstwo. Wystarczy włączyć w nocy telewizor. I ktoś mógłby zadać pytanie, czy naprawdę ktoś to kupuje? Gdyby nikt tego nie kupował, to by tego nie było, nie? Ja na studiach miałem nick wróżka, mogę ci potem powróżyć z ręki. Naprawdę, to nie jest siema. Słuchaj, co ci sprawiało największy problem, jeśli chodzi o testowanie danego sprzętu? Nie, ja to o trudnościach raczej nie mogę mówić, bo to mi przychodzi wszystko łatwo i ja czerpię z tego przyjemność. Taki skromny. Czerpię z tego przyjemność, więc no trudno mówić o jakichś trudnościach. Ale było parę stresujących sytuacji, jak na przykład paralizatory, wiadomo. No. Człowiek musi pokonać swój własny instynkt obronny, nie? Muszę się wystawić na niebezpieczeństwo, świadomie. No i to jest głównie taka przeciwność, ale to... Koniec końców jest przyjemny. Ciężko jest się przyznać przed kamerą, że nie miałeś racji. Co? A zdarzało się tak. Że nie miałem racji, robiąc konfrontację jakąś? Tak, a jednak wychodziło w miarę okej. Okay. Nie ma z tym problemu. Jeżeli coś rzeczywiście wychodzi, to ja na siłę nie szukam krwi. Na początku rzeczywiście na siłę starałem się udowodnić, że to jednak nie jest tak. Ale stwierdziłem, że nie tędy droga. Że dlaczego ja mam to robić? No. Konfrontacja to konfrontacja. Czekaj, ja tutaj mam, zaraz znajdę, co mam w kieszeniach. Mam jakieś gumy. Przetestujesz? No jeszcze jedną żuję. I co teraz? No to weź jeszcze jedną i sprawdź. Skonfrontuj to w ustach. A ja wiem, co ty mi tutaj podajesz, a jak to jest pigułka gwałtu? To będziemy się fajnie bawić potem. On za kamerą chciał, żebym mu przetestował jego sprzęta, więc nie wiem, nie? No, if you know what I mean. Ta guma rzeczywiście odświeża oddech. Sprawdźmy to. O, chwila skupienia. Porównanie sprzętu. If you know what I mean. Jest mocniejsza niż Orbit. Dlatego wolę Orbit. No to teraz poczekamy 5 godzin i przyjdę do ciebie ponownie, dobra? Oj, bardzo miło rozmawiać. Wspaniały człowiek na właściwym miejscu, yo.